see you, traveler. A lone strider amongst rubble of time on a relentless quest to find meaning. Cześć, tutaj Hawek z kanału Masz 3 Życia, a to jest recenzja gry Ghosts of Memories. Polski rynek gier mobilnych wypuszcza coraz to ciekawsze dzieła i w ten trend postanowiło wpisać się studio Paplus Games wraz ze swoją najnowszą produkcją Ghosts of Memories na iOS-a i Androida. W grze kierujemy samotnym podróżnikiem, który przemierza rozmaite światy i w jednym z nich usłyszał głos kobiety, który doprowadził go do starożytnego kostura pozwalającego na podróżowanie między wymiarami. Głos jednak jest związany z kosturem i naszym zadaniem jest jego uwolnienie. Ghosts of Memories jest grą logiczną typu puzzle game. Jedyne, na czym musimy się tutaj skupić, to zagadki. Nie możemy tutaj umrzeć. Jedyni przeciwnicy, których tutaj możemy spotkać, to golemy, które mogą tak naprawdę tylko nam zablokować drogę. Poruszamy się po świecie w rzucie izometrycznym i musimy dotrzeć do kluczowego elementu planszy, co nie jest proste ze względu na zagmatwanie poziomu. Możemy przesuwać niektóre elementy otoczenia, niszczyć niektóre przeszkody za pomocą kostura, czy otwierać przejścia za pomocą odpowiednich kombinacji totemów na planszy. Oprócz tego ważnym elementem gry jest wielowymiarowość, poruszamy się między wymiarami i nasze działania wpływają na to, co dzieje się w całości planszy. Do dyspozycji mamy tutaj 4 światy różniące się stylistyką, a w sumie daje nam to 15 poziomów. Szkoda, że tak mało, bo gra niesamowicie wciąga. Graficznie gra prezentuje się przepięknie. Jest to grafika inspirowana starożytnymi cywilizacjami i wygląda na ręcznie malowaną, wpada w oko od razu. Jest tutaj dużo iluzji optycznych, czasami trzeba mocno się przyjrzeć, żeby odnaleźć przejście, które nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Muzyka jest nastrojowa i doskonale oddaje klimat gry, nie denerwuje na dłuższą metę, jak to często bywa w grach mobilnych, a głos naszego przewodnika również jest idealnie dobrany. Zdecydowanie warto zagrać w Ghosts of Memories, bo świat wciąga nas niemal od razu. Pierwsze uruchomienie, pierwszy poziom i od razu wiemy, że będziemy chcieli tą grę ukończyć. Inną ważną zaletą Ghosts of Memories jest rosnący w odpowiednim tempie poziom trudności, co też nie jest taką oczywistą sprawą w przypadku gier mobilnych, i doskonała oprawa audiowizualna. Oczywiście nie mogło się obyć bez paru minusów. Zdecydowanie najważniejszym minusem jest to, że Ghosts of Memories jest grą po prostu za krótką. Całość, wszystkie poziomy można ukończyć w nieco ponad godzinę, półtorej. A przy tym, jak świat nas wciąga, chciałoby się po prostu pograć trochę więcej. Pojawiają się czasem również problemy techniczne, na przykład ekran nie reaguje na tapnięcia, ale są to raczej rzadkie przypadki, które mogą też wynikać ze sprzętu, na którym grę będziemy ogrywać. Gra jest dostępna na iOS i Androida, więc jeżeli macie którąś z tych platform, to nic, tylko lecieć do App Store'a albo do sklepu Play i kupować Ghosts of Memories. Mówił do Was Hawek z kanału Masz 3 Życia. Dzięki za oglądanie, cześć!